Co z tą relacją? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na mojej wróżbie miłosnej. Dzisiaj z dwóch kart tarota, z różnych kart tarota. Zanim pokażę Wam, kochani, te talie i grupy, zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jak zawsze, by kanał się rozwijał i bym czuła Waszą obecność, że jest coraz nas tutaj razem więcej. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a wtedy nie pominiecie żadnych filmików z wróżbami, ponieważ YouTube będzie Wam wysyłał wiadomości i przypomnienia o moich premierkach. Zapraszam oczywiście do komentowania, piszcie mi, czy wróżby z Wami rezonują. I do lajkowania z kciuszkiem w górę. Jeśli potrzebujesz wróżby indywidualnej, to napisz mi proszę na e-maila. Wtedy wyjaśnię Ci, na jakich warunkach funkcjonują wróżby indywidualne. Oczywiście wróżby osobiste, indywidualne są skoncentrowane tylko na Was, na Waszej sprawie, na Waszych pytaniach. Dlatego są dokładniejsze niż tutaj te kolektywne. Wróżby indywidualne robię na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć oraz Waszych konkretnych pytań do kart lub indywidualne lustro, prognozę związku. Mogę również Wam postawić. Zapraszam. Mój adres e-mailowy znajdziecie wyświetlony w filmiku lub pod filmikiem oraz w komentarzach. Kochani, a teraz przejdźmy do talii tarota, które dzisiaj używam, więc pierwsza grupa to karta, to ta talia, to jest talia światła i cienia. To jest grupa pierwsza. Grupa druga to tarot klasyczny White'a, to ta talia. Więc wybierzcie sobie, kochani, talię, która Wam się podoba. Grupa pierwsza, grupa druga. Lub możecie również oczywiście patrzeć na dwie grupy. Grupa pierwsza ma dodatkowo obelisk kwarc różowy. Grupa druga ma dodatkowo obelisk kwarc górski. Zapraszam. Dobrze, więc zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza. Tarot światła i cieni. Co dalej z tą relacją? 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 Karta jedna wychodzi. Co dalej z tą relacją? Co dalej z tą relacją? Co dalej z tą relacją? Co
Dobrze, więc kochani, wow, na spodzie karty wyszła już karta 10 kielichów, czyli, że rozwinie się tutaj ta relacja być może do wspaniałej, pięknej, romantycznej pary. To jest wasze marzenie, o, tego pragniecie dokładnie, co jest tutaj na tej karcie. Szczęścia, spełnienia emocjonalnego, być może rodziny, dzieci bawiących się, śmiejących się i emocji, pięknych emocji, wyleczenia wszystkich tutaj spraw. Także to jest wasz cel. Co dalej z tą relacją? Tutaj odwróci się coś radykalnie, koło fortuny. Potrzebna jest przemiana, tak? Jeśli się nie układało, byliście pod kołem, pod wozem, że tak powiem, to obróci się sytuacja radykalnie i będziecie tutaj tańczyć i widzicie stać na wozie, czyli zmiany są na lepsze. Coś się zmieni na lepsze w waszej relacji. Umarło coś, co już nie było do zniesienia, czyli umarło jakaś faza umarła, zakończyła się i potrzebna jest totalna transformacja. Widzimy tutaj światło w tunelu, słońce na horyzoncie, nowa nadzieja, że coś się tutaj narodzi po tym kryzysie. Tylko cierpliwość jest potrzebna, tak? Tylko cierpliwość, by znowu w nieskończoności dobro i zło uzupełniało się, by ta męska i damska energia przepływała tutaj przez siebie. Tutaj mamy dobro i zło, Xinjiang, czyli właśnie te wasze dwie energie, tak? Łączą się w jedność i są w nieskończoności. Tylko musicie mieć do tego cierpliwość, żeby nastąpił znowu balans, żeby nastąpiła harmonia w waszym związku, zgoda. Musicie mieć cierpliwość, nie wybuchać, czekać. To jest karta wstrzemięźliwości również, tak? Czyli czekać. Co dalej z tą relacją? Trzeba pracować nad tą relacją. Mozolna, ciężka praca, by nastąpił lepszy czas. Słońce oczywiście mówi tutaj o pięknym czasie, który nastąpi być może nawet w lecie, czasem jesiennym. Tutaj nastąpi coś wspaniałego między wami, gdzie będziecie się radować, będziecie cztery buławy zaognieni do siebie, będzie wielka namiętność, pożądanie, będziecie jednak budować coś stabilnego, być może tutaj cztery ściany, czyli stabilność. Będziecie się cieszyć, tańczyć, radować. Będzie muzyka, wino, muzyka i śpiew, tak? Czyli niesamowita radość tutaj, że wszystko potoczy się pięknie. Słońce, mamy tu pośrodku słońce w pięknej pozycji, czyli nastąpi na pewno lepszy czas. Co dalej z tą relacją? Dobry, pozytywny rozwój. Pomyślcie o tej karcie i wizualizujcie to, afirmujcie to szczęście, to spełnienie emocjonalne. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga, kochani, to tarot klasyczny i również obelisk kwarc górski. Co dalej z tą relacją? 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 No, ta grupa już jest oczywiście inna. Tutaj mamy oszusta, złodzieja, który ucieka przed wyjaśnieniem, który ucieka przed planami, przed
rozmowami, być może Was wykorzystuje, kłamie, zdradza. Tutaj mamy kogoś, kto po prostu jest oszustem. Czyli co dalej z tą relacją? No jest to jej nieszczerość, tak? Oszustwo jakieś. Tutaj jest wieża, czyli jakiś konflikt, być może awantura wielka, rozburzyło się coś między Wami, zawaliło, ruina związku, być może była zdrada, być może wielka awantura, być może niedogadanie się, zakończenie raptowne, gwałtowne tej relacji. Tutaj rycerz mieczy to oczywiście osoba agresywna. Tutaj jest taka atmosfera kłótni, nie wiem, jakaś taka choleryczna, agresywna wręcz atmosfera. I tutaj ktoś, być może z kim jesteście, kto jest narcystyczny, kto chce tylko zdobywać, wygrywać się, tutaj dowartościowywać, być może Waszym kosztem, tak? Ktoś, kto jednak jeszcze będzie walczył o Waszą przychylność, o zgodę, o romantyczność, o tutaj romans, aferę, tak? Rycerz kielichów, czyli tutaj ten rycerz mieczy przekształca się, że tak powiem, przemienia się lub jest w tej chwili, czy będzie, tak? Będzie, bo co dalej, czyli w przyszłości będzie rycerzem kielichów, który jeszcze będzie o Wasze emocje się tutaj starał, będzie chciał iść w Waszą stronę, ale uwaga, wszyscy ci, którzy są tutaj w trójkątach jakichś miłosnych, no ta osoba jeszcze jest pasywna, jeszcze nie jakby zdecydowała się, tak? Tylko stoi, namyśla się, zastanawia się, czy ruszyć w tą drogę w kierunku Waszym. Ale ewentualnie jest tu trójkąt miłosny i owszem, jest tutaj więcej konkurentów, adoratorów, jakaś rywalizacja, jakieś inne być może adoratorki, ponieważ tutaj widzimy dużo osób, które się biją szamocą, konkurują ze sobą, być może o partnera, partnerkę. Więc co dalej z tą relacją? Tutaj sprawy są niejasne. Być może ktoś, kto tylko szuka afery, romansu, przyjaźni plus, troszkę flirtów, natomiast tutaj widzimy więcej partnerów, którzy się szamocą w tym związku, tak? Więcej adoratorów, konkurentów, niepewność, pasywność, brak decyzji, narcyzm, kłótnie i oszustwo. Też być może zdrada, być może uciekanie przed planami konkretnymi, wyjaśnieniami spraw, tak? Czyli tutaj absolutnie zupełna zupełnie inna grupa niż ta pierwsza. Tutaj mamy dużo nieszczerości, nieufności, dużo kłótni, takiej agresywnej, bardzo porywczej atmosfery. Także uważajcie, ponieważ myślę, że ta relacja nie potoczy się aż tak dobrze. Uważajcie na awantury, na prowokacje. Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym widzom i zapraszam Was oczywiście na wszystkie moje nowe filmiki. Do usłyszenia już wkrótce.